Witajcie kochani, z tej strony Nita. Trudno uwierzyć, ale no, minął już kolejny miesiąc, dlatego pokazuję Wam taki krótki raport z tego, co udało mi się w tym miesiącu, w miesiącu marcu zrobić. Ale to nie jest wszystko, co zrobiłam w ciągu tego miesiąca, ponieważ robię jeszcze kilka prac równocześnie. Miałam też kilka nowych pomysłów i myślę, że jest to dobry moment, ponieważ jak widzicie w tej pracy, no to nie ma takich spektakularnych jakichś przyrostów, ale myślę, że jest to dobry moment, żeby pokazać Wam, co innego jeszcze w tym miesiącu wyhaftowałam i pokażę Wam to za chwileczkę. Jeżeli chodzi o tą moją pracę, no to jak widzicie, przyrasta ona sukcesywnie, trzymam się planu, jestem z tego póki co zadowolona. Tutaj jeszcze krótki rzut oka na statystyki. Zobaczcie, że w tym roku już wyhaftowałam 4108 krzyżyków z tej pracy. Daje mi to, no już przekroczyłam 25%. No i udaje mi się, tak jak założyłam, że właściwie to już jest 13 tydzień, mimo że tu mam 14, tak? Ale to jest 13 tydzień pracy, ponieważ ten jeden tutaj jest błędnie i póki co udaje mi się co poniedziałek te 316 krzyżyków wykonać. No i mam nadzieję, że sukcesywnie będzie tej pracy przyrastać i będę mogła Wam to dalej pokazywać. W miesiącu marcu wykonałam jeszcze dwa takie sympatyczne obrazki. Są to prace, z którymi dotychczas się nie mierzyłam. Zrobiłam metryczkę, no i taki mały obrazek dla znajomych. Mam nadzieję, że te prace również Wam się spodobają. Jeśli chodzi o obrazek, który tutaj widzicie, jest to metryczka. Mierzyłam się z tym tematem po raz pierwszy i na ten temat nagrałam dwa odcinki filmu, na który już teraz Was zapraszam. Postaram się puścić jeden po drugim, tak że będziecie mogli obejrzeć już w najbliższym czasie oba odcinki. W filmie tym mówię, jak planuję cały obrazek, jak trzeba podejść do tego tematu i jak wykonać taki obrazek. Także już teraz serdecznie Was zapraszam do obejrzenia. Drugi obrazek, który w międzyczasie wykonałam, no to taki sympatyczny obrazek dla znajomych. Chciałabym im podarować go, ponieważ wyjeżdżają na dłuższy okres i nie będziemy się widzieć, ale właśnie taką pamiąteczkę chciałam im zrobić i mam nadzieję, że również im się spodoba. Pokazuję Wam również tutaj w zbliżeniu. Jest to obrazek, który wykonałam w tempie błyskawicznym. Robiłam go bez parkowania nici, dlatego w ciągu dwóch dni mogłam właściwie wykonać cały ten obrazek. I muszę Wam powiedzieć, że ponieważ ostatnio tylko haftuję parkując nitki, więc tempo, w jakim wykonałam tą pracę, nawet mnie zaskoczyło, bo udało mi się naprawdę bardzo szybko w ciągu dwóch dni wykonać cały projekt. I mimo, że to było prawie 2000 krzyżyków plus dużo backstage'u, ale jednak haftując kolorami haftuje się dużo, dużo szybciej niż parkując nitki. Ale też jednocześnie możecie zobaczyć w zbliżeniu, że jednak ja sama widzę, że mimo usilnych starań, żeby te krzyżyki były równiutkie, no to jednak parkowanie nici, tak jak Wam już często to mówiłam, daje lepsze efekty. Tutaj no trzeba bardzo uważać, zwłaszcza tam, gdzie się wciska poszczególne krzyżyki między już jakiś wykonany kolor, no to trzeba uważać, żeby on się dobrze ten krzyżyk prezentował. I pod tym względem rzeczywiście te krzyżyki troszeczkę gorzej wychodzą. Ale praca jest ok, wszystko mi się podoba i myślę, że obrazek jest naprawdę sympatyczny i bardzo fajnie ostatecznie się prezentuje. Obrazek, który wyhaftowałam, jest to element większej całości. Już Wam pokazuję. Spośród tych wszystkich wzorków, które tutaj były do wyboru, wybrałam tego kociaka. Pokażę Wam jeszcze w statystykach. Haftowałam cały obrazek dwa dni. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że haftując w ten sposób, haftując kolorami, 1500 krzyżyków jest do wykonania. No, gdybym to miała robić parkowaniem nici, pewnie zrobiłabym połowę, może nawet mniej. Miesiąc marzec
był również dla mnie taki szczególny, ponieważ podjęłam decyzję o zrobieniu pakietów i to, co widzicie, to jest efekt tej mojej decyzji. Dzisiaj nie będę mówiła Wam o tych pakietach, ponieważ planuję stworzyć osobny odcinek na ten temat, powiedzieć Wam zarówno o co chodzi z tymi pakietami, również opowiem Wam o tej skrzyneczce, którą sobie zrobiłam wraz z takimi fajnymi przegródkami. Chciałabym o tym Wam powiedzieć coś więcej w osobnym filmie, a dzisiaj tylko Wam zaznaczę, dlaczego zdecydowałam się na te pakiety, bo wcześniej w ogóle nie brałam tego pod uwagę. Wolałam mieć mulinę na bobinkach, ale ponieważ ten projekt, który wykonuję, ma mnóstwo blendów, więc doszłam do wniosku, że te pakiety pozwolą mi w lepszy sposób wykorzystywać nici i szybciej robić te łączenia dwóch nitek. I najpierw zrobiłam taką małą próbę, ale okazało się, że rzeczywiście fajnie mi się to sprawdza, dlatego już też większość nici też popakowałam w pakiety do innych prac. Ale o tym wszystkim powiem Wam w następnym filmie, także już teraz zapraszam Was na następny odcinek, który będzie poświęcony właśnie pakietom. Także jak widzicie, w miesiącu marcu w tym moim hafciarskim świecie dużo się działo, ponieważ oprócz tego, co Wam tu zaprezentowałam, czyli tych trzech prac, jeszcze oczywiście haftuję moje dwa kotki. I dzisiaj już zapraszam Was zarówno na następny odcinek, który będzie dotyczył tego mojego rocznego wyzwania, czyli zapraszam Was na ten odcinek, który ukaże się na koniec kwietnia. Ale oprócz tego, tak jak Wam zapowiedziałam, będę miała dla Was odcinki dotyczące metryczki, a także będę nagrywała odcinek dotyczący pakietów. Także już dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszam do śledzenia tych moich serii, do śledzenia całego kanału. Wszystkim Wam życzę udanego następnego miesiąca, pięknej wiosny, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!